Dzień dobry. Witam Cię serdecznie 19 czerwca, w Dzień Zesłania Ducha Świętego. Zastanawiałem się przed tym nagraniem, co wziąć takiego, co mogłoby symbolizować Ducha Świętego. Bo z Duchem Świętym mamy największy problem. On nie daje się łatwo wpisać w nasze wyobrażenia, schematy. Nie mamy też żadnego przepisu, który mógłby nam pozwolić zmusić go do działania, kierować jego działaniem. Więc może wydawać się niebezpieczny wszędzie tam, gdzie mamy poukładane wszystko po swojemu, swoje tradycje i chcemy, żeby nic nigdy się nie zmieniło. Pomyślałem, że najciekawiej byłoby nagrać go w parku, gdzie obecnie wieje sporo wiatru. Zresztą ten symbol Ducha Świętego jako wiatru, jako tego, którego rozpoznaje się po działaniu, janowy symbol, jest bardzo dobry. W chrześcijaństwie mamy chyba dwie grupy ludzi. Jednych, którzy chcieliby z dobrych intencji, ale w pewnym sensie bezdusznego chrześcijaństwa, bo trochę boją się takich nagłych impulsów i woleliby wszystko móc na przykład intelektualnie sobie poukładać, ewentualnie Ducha Świętego widzieć w takich zwykłych doświadczeniach, nie wiem, dodania otuchy komuś, spatrzenia z nadzieją w przyszłość. I drugą grupę, która mówi, jak nie ma czegoś nadnaturalnego, cudownego, nadprzyrodzonego, nie ma Ducha Świętego. Więc biegają od jednej cudowności do drugiej, śledzą i szukają, przekonują innych, że bez tego nie ma żadnej możliwości doświadczania Ducha Świętego. Na co wskazują nam uwagę dzisiejsze teksty z Biblią na co dzień? Niech raczej prawo tryska jak woda, a sprawiedliwość jak potok niewysychający. To słowa z księgi Amosa, proroka, który w wersetach wcześniejszych mówi znane słowa: gardzę waszymi świętami, nienawidzę waszych uroczystości, zabierz ode mnie dźwięk swoich pieśni. Dlatego, że lud zamknął się w swojej pobożności, nie był gotowy na przemianę życia i nie zauważył nawet, że nie spotyka się z samym Bogiem w kulcie, w nabożeństwach. Był przekonany, że wszystko jest w najlepszym porządku, a żył bezdusznie. Bezdusznie wobec Boga, bezdusznie wobec innych. Mamy także słowa z Jana, 16 rozdziału. Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. W zapisie janowym Duch kontynuuje misję Chrystusa i wskazuje na znaczenie Jego śmierci i zmartwychwstania. To jest największy cud, największe działanie, najważniejszy element aktywności Ducha Świętego. Element, który może nam się wydawać niepozorny. Ale przemiana ludzkiego serca jest największym cudem. Kiedy człowiek odkrywa, że żyje w oddaleniu od Boga, innych ludzi, że nie kieruje się miłością, żyje zupełnie egoistycznie. To możemy nazwać i grzechem, i oddaleniem, i oderwaniem od życiodajnej więzi z Bogiem. I w Chrystusie odkrywa nowe życie, nadzieję, zmartwychwstanie, obumiera dla tego, co niszczące. To jest największy cud, największe działanie. Chociaż tak łatwo szukamy czego innego, bo wierzymy w liczby. Myślimy, że liczba uczestników świadczy o jakości działania ducha, że emocjonalne uniesienia, że liczba aktywności, zbudowanych budynków, odremontowanych rzeczy, wszystkie te rzeczy mają swoje miejsce, ale same w sobie nie są miarodajne, jeśli chodzi o działanie ducha, bo ducha poznajemy we wspólnocie, która słucha Słowa Bożego i która pyta się o to: Boże, jak chcesz nas prowadzić dzisiaj? I jest gotowa, że duch może mówić w sposób niepozorny, subtelny, że trzeba się naprawdę wsłuchać, a to wsłuchanie często nie przychodzi nam łatwo. Ale tego sobie i Tobie życzę, żebyśmy dzisiaj byli otwarci na to, zadali to pytanie, może w modlitwie dali przestrzeń na to, jak odkrywam działanie ducha w moim życiu, w jaki sposób, słuchając przesłania Pisma, widzę pewne poruszenia, działania, pewne rzeczy, które są mi kładzione na sercu. Mogą być zarówno rzeczy, które mnie konfrontują, pocieszają, dodają otuchy, wskazują na ludzi, do których można dotrzeć, którym można pomóc. Ale tego sobie i Tobie życzę, żebyśmy uczyli się słuchać głosu Ducha Świętego i odróżniali go od takiego, jak to nazwałem, bezdusznego chrześcijaństwa i
od chrześcijaństwa biegającego za sensacją, ale pamiętali, że Duch prowadzi do Chrystusa, do budowania życia w Nim. Życzę Ci dobrego dnia.